Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami zaraz przed wejściem do napowietrza, no może no, zaraz przed wejściem do portalu, ale o dziwo ten portal był wcześniej chyba w tamtym miejscu, z tamtej strony. Tak mi się... Kurz. Się wydaje... Ooo! Za chwilę rozpoczniesz ostatni akt, podróż do wszelkich niepokonanych... Powrót. Czemu ja widziałem w powrocie podróż? Powrót do wszelkich niepokonanych bossów stanie się niemożliwy. Kontynuować? Tak! Okej. Okay. Czyli to jest już ten la grande finale. To jest ten koniec końców. Tygiel finalnie przeszedłem, ale nie było tam zbyt nic do pokazania, tak więc lecimy dalej. A no, w sumie poza tym, że wykupiłem... Dobra, to było dziwne. Poza tym, że wykupiłem sobie w Tyglu to ulepszenie, burzę, które wzmacnia esencję burzy, oraz dla testu wykupiłem sobie także zbroję rycerza chaosu. No, z wyglądu to trochę taka bardziej pokolorowana podstawowa zbroja, ale to chyba zbroja płomieni taka bardziej pokolorowana, no i trochę złota. Tutaj... Co daje? Trochę więcej do HP, redukcja obrażeń fizycznych i więcej obrażeń fizycznych, ale ja zostaję przy zbroi otchłani. I co? Wkraczamy, aby rozprawić się z pychą. Okej, a czemu jest... Co taka materializacja była właśnie? To dziwne, albo... Co to jest? Jakiś wymiar Co to jest? Jakiś wymiar kieszonkowy? Czy jesteśmy gdzieś w pizdu w ogóle nad ziemią? Nie, no bo to wygląda jak początek wieży... Jak początek Czarnego Tronu. Aha, okej, okay, dobra, coś się zjebało. Ewidentnie, bo to powinno być otwarte. Dobra, nieważne. Powinno być otwarte, a otworzyło się po chwili. Ale dobra. Jest i pycha. Oczywiście od chuja swoich pomników tu ma. Do twarzy ci z pewnością siebie. Trzeba na nią zasłużyć. Wypełnia cię pycha. Widzisz, nigdy nie rozumiałam, czemu jest uznawana za grzech główny. Moc, którą teraz czujesz po ukończeniu mozolnego zadania, czyż nie jest inspirująca? Wspaniale się zapowiadasz. Świetnie się spisałaś. Czy nie zasługujesz na nagrodę? Być może, ale nie od ciebie. Zanim popełnisz straszliwy błąd, mam dla ciebie propozycję. Widziałaś świat. Widziałaś, w jakim jest stanie. Jesteś na tyle mądry, aby wiedzieć, że ktoś cię kiedyś okłamał. Fajna ma te piórka. Nie ma planu. Żadnej równowagi. To kłamstwa. Ale wyobraź sobie, że to prawda. Skrzydła. Że ty i ja... Naprawdę staramy się nadać światu kierunek, zapewnić ład. Czy to nie jest twój prawdziwy cel? Mogłybyśmy być siłą, na jaką świat zasługuje. Mogłybyśmy być wielkie. Dawniej twoja przemowa by mnie przekonała. Ale wtedy nie rozumiałam, jak obrzydliwa może być pycha. Dziękuję za hojną propozycję, ale jeśli ktoś ma naprawić świat, nie zrobi tego żadna z nas. Obrońca czuwających. Możesz się na siebie spojrzeć? Nic dziwnego. Zobaczysz jedynie naiwną, zepsutą zabawę. Ej, no to pójdzie szybko. Dzięki temu poziomowi. A specjalnie się wypstrykałem jeszcze z dusz, no. Żeby nie było z Obscurusa. Takiego boosta. Co osiągniesz w ciągu całego swego nieszczęsnego życia, nie
będzie mogło równać się z tym, co udało się dokonać mnie. Taka, jesteś pewna? A dawaj, pokaż mi teraz toporek. Nie, nie rób tego. Chcesz mnie przewyższyć? Za kogo ty się uważasz? Za tego, który cię ubije. Czy za tą właściwie. O, to było chyba to, które próbowałem wykonać tyle razy. Ten drugi unik. Z ciebie brzydkie, małe stworzenie. Po co się w ogóle starasz? Au. A wiesz, że mógłbym cię zapytać o to samo? Dobra. Jezu, czemu ja w tym stoję? Kurde. No i do widzenia. Rozmawiałaś z władcą podziemi? On wiedział. Jego też wypełnia pycha. Powiedz mi o radzie. Twoi rzekomi mistrzowie są przepełnieni pychą. Nie służą równowadze. Jak myślisz, kto uwolnił siedmioro z więzienia? Co znaczymy bez ludzkości, którą możemy zwodzić? Czy moje słowa nie brzmią prawdziwie? Nie zaprzeczysz, że i w tobie wciąż mieszka pycha. Czyż nie starczy tych czczych pochlebstw? Opowiedz mi wszystko! Ale przecież wiesz już wszystko, pani! Cóż za ironia losu, że ten jeden raz twój wróg ma rację. Powinnaś być dumna, ale nie jesteś. Czujesz jedynie strach. Że tak bardzo zbliżyłaś się do wielkości, tylko po to... Czyli co, tak samo jak w jedynce, obserwator... Widzisz? Zdradzona przez swoją radę. O! Obserwator... Okej! Okay. Zawsze taka śliczna. Fuj. Kiedyś tak ci zazdrościłam, siostro. Zazdrość... Co?! Jak to zazdrość? Okej, widzę, amulecik zaczął działać sam z siebie. Myślałem, że będzie jak w jedynce, że rada tutaj znowu... Co jest? Przecież zazdrość rozwaliliśmy na początku! Co ona tu robi? I czemu jest taka? Kurio, dlaczego nie uniknęłaś? Czemu stałaś jak idiotka? Ja go nie rozumiem, dlaczego ludzie nie uciekają? To wszystko było prawdą. Tak, wszystko. Zazdroszczę tej niewiedzy. Ja mam maskę jak śmierć trochę ma. Wiesz, czego jeszcze zazdroszczę? Twojej mocy. I dzięki naszym wspólnym dobroczyńcom, ta moc jest moja! Co, ona mi duszę chce wyssać tym amuletem? Pycha miała rację. Rada Spopielonych cię wykiwała. Chcą nas wszystkich zabić! Siedem grzechów i jeźdźców! Nie! Ale ja byłam sprytniejsza! Ej, wygląda jakby Furia miała podwójną duszę. Ej, w sumie to miałby na cel. Przybrałam postać zaufanej pomocniczki, a ty, jeźdźcze, stałaś się moim mieczem i moją tarczą. Ktoś mi powie, kiedy ona się stała tą obserwatorką? I jakim prawem rada się nie zorientowała, że nie obserwatorkę wysłali? Tylko właśnie zazdrość? Teraz, po pozbyciu się pozostałych grzechów, raz na
zawsze zniszczę Radę Spopielonych. I wtedy ziemia w końcu będzie tylko moja. Jaki obcas. Pycha kroczy przed upadkiem. Mało subtelne, ale przekaz jest jasny. A jak ty się chcesz stąd wydostać, przepraszam bardzo? Że może inaczej. Jak ty chcesz się dostać do komnaty Rady? To jest lepsze pytanie. Ale jakim prawem ona żyje? Przecież zabiliśmy ją na samym początku. Czym było to ptaszysko? Jakąś iluzją? Małym kawałkiem jej mocy? Krapiesz. Może złamałaś nos. Ej, ludzie ją uratowali? Kurde. No, nie próżnowałaś. Nie wiem, co robiłaś. Poza tym, że dawałaś. Czemu usta mu się nie ruszają? Kim jesteś, człowieku, by mówić do mnie w taki sposób? Jestem zwykłym uchodźcą, tak jak ty. Ale nie mam dość siły, by bronić równowagi. To twoje zadanie. Ja dowiedziałam się, że jestem słaba. No to może wreszcie rozumiesz, jak się czują wszyscy ludzie. Wciągnięci w wojnę, o którą nie prosili. Pozostawieni samym sobie w obliczu sił, których nie mają szans pojąć ani powstrzymać. Cała ludzkość została zdradzona. A jednak wciąż walczy. Możesz powiedzieć to samo? Zboczyłam ze ścieżki. Byłam zazdrosna. Unosiłam się gniewem. Stałam się leniwa. I było tylko gorzej. Robiłam wszystko to, co utożsamia 7 grzechów i słono za to zapłaciłam. Innymi słowy, udało ci się przeżyć. Tak. Dobrze więc, wreszcie żyjesz naprawdę. A tam, gdzie jest życie, zawsze jest nadzieja. Nadzieja? Zostałam całkowicie upokorzona przez zazdrość. Bez wątpienia w tej właśnie chwili wciela w życie zamiar zniszczenia Rady Spopielonych. A ja utknęłam na ziemi, pozbawiona szans. Więc nie mogę się z tobą zgodzić, kiedy mówisz o nadziei, człowieku. Wszelka nadzieja umarła. Nie, schronienie opiera się na nadziei. Chodź, pomów z Ultainem. Zobaczysz. Furio, co ty gadasz w tym gniewie? Wojna to co chwilę się wkurwia i coś, nie ma z tego żadnych problemów, a wręcz same profity. O! Serio? To cały czas budował? Lustrzaną sadzawkę? W sumie mogłem się domyślić, no ale... No po samym wyglądzie bym... Nie no, po wyglądzie no jak no. Jakby jeszcze był ten portal, to tak, no ale... Nie było portalu. Wow! Ej, no to co teraz? Co, teleportujemy się do Rady? Dlaczego mi pomogli? To... Tak postępują ludzie. I z pewnością nie zaszkodził fakt, że wysłałaś tu sporo ocalonych. Wszystko na nic. Nie wiecie, chyba prawie wszystkich w ogóle tu znalazłem. Żebyś się teraz poddała. Zazdrość przejęła moc siedmiorka. Od razu widać, że zostałaś zdradzona. Zostawiona na śmierć jak spędny, zużyty przedmiot. Ale to jeszcze nie koniec. Proszę, weź. To dar od władcy podziemi. Powinien trafić do rąk kogoś silniejszego. Nie rozumiesz, co proponujesz, jeźdźcu. Nie mówisz poważnie. To coś ważnego. Najwyraźniej na to nie zasługuję. Nie chcesz tego? To nie jest przeznaczone dla mnie. Władca podziemi wiedział, kogo wyznacza do tej roli. Nikt nie śmie kwestionować jego wiary. A już na pewno nie ja. Co? Twoje osiągnięcie zasługuje na uznanie. Jeśli nie chcesz się tym zająć, zrobię to za ciebie.
lustrze. Wytłumacz mi ktoś, czym jest ta pieczęć? Właśnie, choć ma kilka ulepszeń. Jest przeznaczona tylko dla ciebie. Zabierze cię tam, dokąd prowadzi cię serce. Pragnę wyłącznie doprowadzić do końca to, co zaczęła Rada. Znajdź w sobie determinację. Tylko ona ci została. I tylko jej ci trzeba, jeśli chcesz powstrzymać zazdrość i pozbawić władzy swych dawnych panów. Dobra. Let's fucking do this. Ale Rada jeszcze nie zostanie zniszczona, raczej. Bo wojna jeszcze z nimi gada, bagatela 100 lat później. Od tak dawna tylko obserwujecie i wydajecie sądy, że zapomnieliście, jak się walczy! Co to za jakaś podróba czterech jeźdźców? Ośmielam się i ponieważ nikt nigdy się na to nie poważył, napawa mnie to wielką satysfakcją. Grabiliście sobie przez całe eony, wy zadufane sukinsyny. Zawdzięczacie to wyłącznie... Nawet te bronie są... Zazdrości! Zgubicie twoja własna żądza władzy! Proszę, proszę, przyganiał kocioł garnkowi. Ej, te broń są nawet podobne do broni jeźdźców. Gdy już z wami skończę, a po tej budzie nie zostanie kamień na kamieniu, po prostu przeczekam apokalipsę, a potem zgładzę dowódców, którzy ją przetrwają. Ziemia będzie moja. Zazdrości, to koniec! Poniosłaś klęskę. Zabij ją jeszcze, rozkazujemy ci. Och, zawrzyjcie gęby! Gardzę tymi waszymi rozkazami. Dobrze. Już wkrótce zaznacie mojej wściekłości. To bluźnierstwo. To prawda. Poddaj się albo giń, zazdrości. Mówisz serio? Nie, ale warto było spróbować. No w sumie. Au! Zawistna królowa. No to królowo, mam dla ciebie, no nie zbawienie, toporek. Oraz bicz na plus 11. Ulepszony dzięki plugawemu adamantynowi, które zgarnąłem za pokonanie nikczemnego Killingtona. Czyli, o to była chyba ta. Bum. Jeśli dobrze zauważyłem, to była chyba ta pycha. Gniew. O. Jezus, to co to ma być? Dobra, dawaj mi cierń. Warto było przebyć taką drogę, by przekonać się, że jesteś równie bezwartościowa jak na samym początku. O nie! Jezu, tak się dać wychujać, nie wierzę. Co za... Co, cała ta scenka znowu będzie? Ja pierdzielę. Tak, to, no to pomijamy. No i znowu dostałem dziabonga, no. No jeszcze oznaczyć ją, po drugie burza. Czy naprawdę się różnimy? Obie pragniemy wielkości. Obie nienawidzimy naszych krewnych, tylko że ja posiadłam wszystko, a ty nie masz nic. Au. O, zajebiście! Fajne to łakomstwo. Super, weź tak nie jaraj, co?
poprawka teraz na całość walki, to mogę to odpalić w sumie wtedy. No i co? Teraz nie uciekniesz. No i do widzenia. Ej, no to jest trochę swagerskie, nie powiem. Ładnie. Jak w Matrixie normalnie teraz ten unik zrobiła. Nie, to było moje. Wszystko to należało do mnie. Należało mi się. Było moje. Moje. Zajeźdźcu. Pięknie. No, no, dawaj, 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 dawaj. Jest. Uderzyliśmy wcześniej, czy pierwsi. Odebrany talizman. Zazdrość zabita. I teraz pewnie dołączy do swoich krewnych. Ale niech mi ktoś wyjaśni, jakim prawem ona się podszła pod obserwatorkę. W ogóle skąd tę broń wytrzasnęła? To jest też osobna kwestia. Jak ją poskładało? No i mamy wszystkich siedmiorga złapanych. Wydaje się, Furio, że wreszcie wykonałaś swoje zadanie. Zapewne zasłużyłaś na nagrodę. Lecz jej nie otrzymasz. Być może zazdrość wzięła nas z zaskoczenia. Mamy jednak dość mocy, by rozprawić się z takim robakiem jak ty. Posunęłaś się za daleko, jeźdźcze. Zostaniesz ukarana wraz ze swymi braćmi tak, jak powinno się karać bezczelne dzieci. Chyba w twoich snach. O, i proszę, gdyby nie esencja, to byśmy tego nie przeżyli. Jak się zesrali natychmiast. Nie. Nie. Nie stworzono jej dla was. Poza tym czuję się z nią dobrze. Co za arogancja. Co za tupet. Nie. To oznaczałoby pychę. A ja mówię prawdę. Prawda jest taka, że może was to zniszczyć. Nigdy się tego nie dowiesz, łajdaczko. What? Co? Jak rzucenie talizmanu zmieniło go w bombę ze zdalną detonacją? Czy tam z opóźnioną detonacją? Ktoś mi wyjaśni, co się stało z tym talizmanem właśnie? Jeśli takie wiksy dzieją, ja nie rozumiem, bo mózg mi się wyłączył w pewnym momencie chyba. Kluczem jest jedność. Jeśli mamy ruszyć naprzód, musimy działać razem. Poniesiecie porażkę. Rada? Są wściekli. Zapewne szykują właśnie atak na schronienie. Jeśli macie jakiś plan wobec ludzi... Czas działać. Niebo, piekło, rada z popielonych. Wszyscy pragną ich zagłady. Wiesz o tym, ale zapewne nie rozumiesz, dlaczego tak jest. Dlaczego wasze życie było tak ciężkie, zanim jeszcze nastała apokalipsa? Ponieważ stworzono was do wyższych celów i pozostawiono bez ochrony. Ci, którzy się boją, postanowili was zniszczyć przy pomocy fałszywych obietnic, wojen i grzechów, o których istnienie obwiniają was. Wszyscy się was lękają. Ten strach można wykorzystać przeciwko nim. Ludzkość może wygrać tę wojnę. Rozejrzyj się.
o to, co zostało z rodzaju ludzkiego. Nie jesteśmy w stanie prowadzić wojny na skalę, o jakiej mówi. Wezwij Panteona, on za wszystko załatwi. Zniknąć z oczu niebu i piekłu? Radzie? To właśnie należy zrobić. A jak? Lecz ludzkość bardziej niż dobrej kryjówki potrzebuje obrońcy. Obrońcy? Co znowu? O! O! Abaddon! Okej. No jego się tu nie spodziewałem. Atak demonu? Okej, ale że sam Abaddon będzie go prowadził? Kurde, Zdzisiek i Beata nieźle ich tam mucą. Jeśli żałujecie swoją funkcję, uczyńcie co trzeba! Jeźdźcu, za mną! Ale... Twórcy muszą zagrać na zwłokę, byśmy zdołali odesłać stąd resztę ludzi. Odesłać... Czekaj, czemu tam pobiegł w ogóle? Na pewno nie do komnaty rady. Jaki byłby ze mnie twórca, gdybym skonstruował przejście łączące tylko dwa miejsca? Tam, dokąd zaprowadzicie serce. Bezpieczne miejsce dla biednych niechcianek. Nie rozumiem. No cóż. Zrozumiesz. Niestety, pojmiesz to dopiero wtedy, gdy będziesz im towarzyszyć. Ja? Potrzebują obrońcy. A tobie potrzeba nowego celu. Czyżbym się mylił? Oni długo nie pociągną. Chociaż w sumie ponoć twórców zwykłe demony nie mogą chyba zabić. Skoro Ulfheim został, jak to sam określił, draśnięty od mileniów, dopiero kiedy wojna przyłożył mu jako siewca chaosu. By ochronić ludzkość, a pewnego dnia spróbujemy wszystko naprawić. Ulfheim, mój brat, wojna nie jest niczemu winien. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał okazję, by mu jakoś pomóc, proszę cię, byś to uczynił. Tak się stanie. O, czyli na prośbę Furii Ulfheim pomógł wojnie. Dziękuję, twórco. Niech przypadnie nam w udziale sprawiedliwy los. Tak. Szerokiej drogi, jeźdźcu. Ej, nawet fajnie się zakleszczają wątki. Ale ten, czemu on nie ucieka? Ej, czekaj chwilę, te gnaty! Ty! Czy to jest? Tak, to... O Jezus, to jest waśń! O Jezu! Jak sobie myślę, przecież poznaję te gnaty! To są te pistolety z jedynki, dwójki! Ja pierdzielę! Niewiara! Typ spierdolił spod radaru rady i siedział cały czas z ludźmi! I co, pilnował Furii? Powiedzmy? Żeby obrała właściwe tory? Wow, no, zajebiste. Ale kurde, właśnie. Czwarty jeździec. Jedyny, o którym jeszcze nie było solowej gry. Masakra.
Nawet nie wiem, co powiedzieć teraz, no. Autentycznie, nie wiem, co powiedzieć. No, zatkało mnie. Tak fajnie poprowadzone wątki. Po pierwsze tego DLC-ka, dzięki czemu mają jeść te darmowe przenosiny w tymi jamami. Tutaj dodatkowo pomoc dla wojny od Ulfeina na, powiedzmy, życzenie Furii. Furia nową obrończynią ludzkości zamiast Ulfeina, zdaje się. Właśnie, który w sumie chuj wie, co robił tak naprawdę z tymi ludźmi. Bo miał chyba też jakieś zadanie dostać od Rady. Ponoć. A co się faktycznie stało? Mogę jakoś pominąć napisy? Albo coś? No i właśnie, C.C. Jones jako Furia, Phil Lamar jako Vulgrim, to jest już... J.B. Blank, Avarice? O, gościu nie tylko grał Ulfeina, ale też Chciwość. Proszę, proszę, tego się nie spodziewałem. O, Phil Lamar też właśnie. Liam O'Brien, to wiadomo. Charlotte Council. Angel Brute, Angel, ja jeszcze O'Brien był, jakiś demon. No, gdzie jest nasz kolega? Kurde, nie wiem, czy już go nie ominąłem. O, widzę, że C.C. Jones, nie tylko Fury, ale też jakieś pomniejsze role. Kurde, nie wiem, czy tam był gdzieś Troy Baker, czy nie. Bo tak na szybko trochę przeskakiwałem te nazwiska i mógł mi uciec. Szukałem Abaddona, ale nie zauważyłem. No dobra, no. Okej, okay, mogę chyba pominąć. O, stenka jakaś. Jest Lilith. Miernoto, kazałem ci przecież uciszyć zdrajcę. Nieważne. Ta młoda wciąż jest nieświadoma mocy, jaką posiada. Rada tym razem będzie obradować i ześle na ziemię wojnę. To błąd. Ostatnia pieczęć zostanie złamana, a ja będę upajać się chaosem. Możesz już odejść. Okej. To była Lilith. Tak samo jak na koniec... Bo na koniec dwójki też powinna się podobna scenka odpalić. Mi się niestety nie odpaliła, nie wiem czemu. Ale... Dobra, to była Lilith, ale z kim ona gadała? Z Lucyferem? Z jakimś tajemniczym nowym graczem? Z kim ona się ugadała, żeby to całe odwalić? Zobaczmy, co się stanie. Aha, nic się nie stanie. No dobra. No to cóż, ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach z następnych gier. Prawdopodobnie kolejno będzie Darksiders Genesis, żeby tak lecieć z serią. Z sagą, znaczy się. Tak więc, do usłyszenia w kolejnym materiale z sagi Darksiders. Do miłego.